Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna na temat naszego cyklicznego spotkania. Wczoraj poznaliśmy decyzję Fedu co do stóp procentowych i ich potencjalnej przyszłości, bo oczywiście tam były stosowne wypowiedzi. Jak widać, przyniosło to pod koniec sesji. Dzisiaj zresztą też było przez chwilę kontynuowane wzrosty dolara amerykańskiego, ale nie udało się przełamać 105,50. To jest nadal bardzo ważny opór. Moja struktura wynikająca z czerwonych linii oczywiście została mocno, chciałem powiedzieć zachwiana, ale jednak nie zanegowana, ponieważ nie ma nowego szczytu, więc ja zostawiam sobie jeszcze ten potencjalny układ wynikający z formacji głowy z ramionami. Zobaczymy, czy on przyniesie nam jakieś żniwo wcześniej czy później. Jeżeli tak, czyli ten opór 105,50-105,30 będzie tutaj cały czas funkcjonował, no to oczywiście będziemy sięgali nawet o ponad dwie figury niżej w stronę 103. Ale tak jak mówię, poczekajmy, bo zobaczymy, czy dzisiaj ten pozytywny sentyment z wczorajszego wieczoru będzie kontynuowany do dolara amerykańskiego. W przypadku EURUSD, no to lokalne wsparcie 1,0670 zostało przełamane. To jest oczywiście efekt, efekt tego, co się wydarzyło wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych. Nowy dołek tak, aczkolwiek nie jest to jakaś znacząca wartość, szczególnie jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to on pokrywa się z minimami, z maja tego roku. A tym samym też, jeżeli to jest miejsce, które jest istotne dla popytu, no to można się spodziewać, że jakaś większa aktywność właśnie tej strony rynku może tu nastąpić. Jak na razie, jak Państwo sami widzicie, sama seria czarnych świec na wykresie tygodniowym, więc korekty są dość krótkie i na razie co do zmiany trendu, to trzeba tutaj cierpliwie poczekać, bo na razie nie ma ku temu jakichś szczególnych przesłanek. 1,0770 to jest przestrzeń, która według mnie może być tutaj istotnym elementem układanki. Jej przełamanie otworzyłoby drogę do wyższych poziomów, czyli żeby to euro odzyskało swój wigor. Zobaczmy, co na to pary z Azji. Nowozelandczyk 0,5930, raz powyżej, raz poniżej. No ale to jest też efekt tego trójkąta rozszerzającego się, który ja już wcześniej rysowałem. Notowania fluktuują wokół właśnie tej niebieskiej strefy, ale bez jednoznacznego kierunku. Po tych silnych spadkach no widać, że jest jakaś próba wyciągania ceny NZD na wyższe wartości, no ale dzisiaj stoi to pod znakiem zapytania z racji powrotu poniżej 0,59. Jeżeli sytuacja się odwróci znowu o 180 stopni i białe świece wyjdą powyżej niebieskiej strefy, która w tej chwili jest oporem, tak, no to będzie można spojrzeć w stronę wyższych wartości. A tak to znowu musimy czekać. Australijczyk 0,6460 to jest poziom, który jest z jednej strony bliźniaczy dla stosunku do Nowozelandczyka, ale widać też, że musimy uwzględnić opór, który jest trochę wyżej, 0,65, bo to stąd rozpoczęła się ostatnia przecena. Ta wcześniejsza zresztą też, mam tu na myśli to, co się wydarzyło na koniec sierpnia, więc zostajemy w konwencji takiego, bym powiedział, mini ruchu bocznego. On się oczywiście rozrasta w cenie i czasie. Ja usunę tą siatkę Fibonacciego, bo już przypominałem, że tam 0,60, pierwsza linia tej siatki była wyznacznikiem powstania jednego z oporów. No zobaczymy, czy tutaj przyniesie nam najbliższy okres czasu jakąś zmianę. W tej chwili no ja bym się ograniczył do takiej klasycznej funkcji od bandy do bandy, czyli opór i wsparcie, z czego 0,65 to jest górne ograniczenie, 0,6370 dolne ograniczenie. Ja tu sobie jeszcze położę markery cenowe, żeby to zostało gdzieś tam z nami na kolejne nasze spotkania. 0,65, tak. Z rzeczy związanych z PLN-em, którego zostawiliśmy na chwilę, fund do PLN-a. Naruszenie 5,43,
Pojawienie się w tym zakresie dużego górnego cienia zmotywowało podaż do tego, żeby troszeczkę umocnić naszą jednostkę monetarną, a właściwie zdyskontować tą dużą falę impulsu wzrostowego. 5,33 jest testowane. Miejsce, które nadaje się na to, żeby kolejne białe świece się pojawiały, więc myślę, że dzisiaj, jutro możemy się dowiedzieć, czy będą chętni na to, żeby jednak żeby funt zyskał na wartości, a PLN był przeceniany. Jeżeli tak, no to 5,48, tak? To jest opór, który musimy wziąć pod uwagę. Czyli 5,33, 5,43, 5,48 to są te ceny, które są w tej chwili chyba najistotniejsze na tym instrumencie. W przypadku franka szwajcarskiego duży górny cień w okolicach 4,87 przyniósł nam korektę o 10 groszy, 4,77. Chyba na razie bez większych zaskoczeń. Zobaczymy, czy tutaj, gdzie jest linia, środkowa linia wskaźnika Bollingera, powstanie dołek. Jeżeli tak, no to oczywiście jest to zaproszenie do tego, żeby dalej nasza jednostka monetarna była przeceniana. W tej chwili no, tą czarną świecę, tę serię czarnych świec nie nazwałbym inaczej niż właśnie korektą tych wzrostów. Pomimo, że ta korekta jest dość duża w relacji do dotychczasowych fal spadkowych, które pojawiły się po odbiciu od 4,50, no to mimo wszystko raczej tutaj bym porównywał ją do impulsu, który też jest ponadnormatywny w relacji do poprzednich ruchów wzrostowych, które tworzyły ten czerwony kanał wzrostowy. Także 4,77 to jest zadanie na dzisiaj, żeby potencjalnie popyt je utrzymał. Jeżeli notowania spadną poniżej, no to myślę, że będzie szansa na to, żeby zdyskontować całą tą serię białych świec. EuroPLN. Tutaj tak łatwo nie ma, ponieważ notowania utrzymują się powyżej 4,63. Dla mnie to jest strefa, więc ja zdaję sobie sprawę, że tam cena jest poniżej, szczególnie w wartościach tygodniowych, czyli tak naprawdę dopiero w poniedziałek będzie można coś więcej powiedzieć, czy ta strefa będzie funkcjonowała jako opór, bo na razie jest wsparcie, tak? Cena ewidentnie wyszła powyżej w ramach interpretacji decyzji Rady Polityki Pieniężnej przez inwestorów, więc jeżeli ten proces się utrzyma, no to 4,72 ma szansę być testowane. Cena byłaby blisko, ale mimo wszystko nie dotknęła tego oporu. Także zielona strefa 4,63, 4,62 dla mnie w tej chwili jest głównym wyznacznikiem tego, co się może wydarzyć na tym instrumencie. Jeżeli nastąpi przełamanie, no to 4,55 to jest kandydat na to, żeby gdzie może pojawić się kolejny potencjalny dołek jako element zdyskontowania tej serii i tej gwałtownej reakcji deprecjacji naszej jednostki monetarnej. USDPLN po raz kolejny 4,37 jako opór jest zweryfikowane. Duża czarna świeca, właśnie no, świeca z dużym korpusem czarnym się nam pojawiła. Pod koniec sesji pojawili się jeszcze chętni na zakupy, o czym świadczy ten dolny cień. No ale to wszystko dzieje się gdzieś tam pomiędzy kluczowymi strefami zaznaczonymi na zielono. Czyli z jednej strony mamy opór 4,67, z drugiej strony wsparcie 4,20, 4,25. No i ten druga liczba nie była jeszcze testowana, więc musimy cierpliwie poczekać, bo może się okazać, że w najbliższych dniach właśnie podaż będzie próbowała to weryfikować. Szczególnie jeżeli dolar amerykański miałby być przeceniany, chociażby w myśl tego, co mówię o indeksie dolarowym, że tam opór nie został naruszony. Więc jeżeli podaż to wykorzysta i będzie spychała dolara na południe, to i tutaj powinniśmy widzieć stosowną reakcję po stronie umocnienia PLN. Sięgnąłem po Euroaut dzisiaj rano i taki instrument będzie też pewnie opisywany na naszym serwisie mNewsowym. Nie za często sięgam po całą plejadę narzędzi zniesień Fibonacciego. Tutaj akurat układ XABCD oznaczone poszczególne punkty zwrotne. Dla ułatwienia zaznaczyłem jeszcze poszczególne swingi, czyli połączyłem szczyty i dołki. Czasem jest to ułatwienie, bo nie wszystkie fale składają się z jednorodnych struktur. Czasem są to struktury bardziej rozbudowane, jak to jest w przypadku BC, gdzie mamy dość dużą falę po środku. Do czego zmierzam? Zmierzam ku temu, że no, zadaniem analityka technicznego jest oczywiście wskazanie kluczowych stref. No, pytanie, czy odcinek DE się skończył. My tutaj bazujemy na przeszłości. IDE w tej chwili stanowi 50%. Ja to może napiszę, bo
To ma dość spore znaczenie. Równa się 50% odcinka wcześniejszego, czyli impulsu CD. To jest pierwsza obserwacja i tu stąd mamy ten minima 1,6450. Moją uwagę jednak zwraca to, co się może wydarzyć. Tutaj słowo, czy też tryb przypuszczający ma kluczowe znaczenie w okolicach 1,6340, jeżeli oczywiście cena tam dotrze. Czemu? No bo tutaj jest koincydencja bardzo dużej ilości zniesień, czyli idąc tym samym torem. DE będzie się równało w tym miejscu 61,8% odcinka CD, więc to jest jeden z głównych współczynników, który przecież w ciągu Fibonacciego mamy do czynienia. Jeden z moich ulubionych pomiarów, czyli mierzenie kierunkowe, gdzie odcinek DE będzie równy jednej z dotychczasowych faz spadkowych, w tym przypadku mowa o XA. To jest mierzenie kierunkowe, o którym już wspomniałem. No i na koniec, jeżeli od A pociągniemy siatkę kontratakującą, no to mamy jeszcze obok 61,8 taki współczynnik, że DE będzie zbliżony, nierówny, ale zbliżony do 38,2% struktury odcinka AD, czyli takiej mocno rozbudowanej, zakładając, że to jest element no, większej struktury impulsowej. Czy cena dojdzie do czerwonej strefy? Nie mam pojęcia, ale jest to obszar ciekawego wsparcia geometrycznego i na pewno warto o nim gdzieś tutaj chwilę powiedzieć, szczególnie jeżeli 1,66 nie zostanie przełamany. W tej chwili jest naruszane, więc jeżeli nie powstanie nam nowy lokalny punkt odniesienia, czy po prostu opór nie zostanie przełamany, no to może się pojawić kolejna seria czarnych świec właśnie w kierunku czerwonego obszaru. Sprawdźmy, jak reaguje ropa na wczorajsze decyzje. No, czarne świece oczywiście mieliśmy już wcześniej, bo ich początek jest datowany przynajmniej dzień wcześniej, bo tam mieliśmy duży górny cień. Na razie kontynuacja wyprzedaży, więc mamy ruch korekcyjny, który na wykresie dziennym można byłoby określić z możliwością dotarcia czy też powrotu do zielonej strefy. Tutaj byłaby klasyczna zamiana oporu we wsparcie. Ja mam jeszcze linię w okolicach $85, to jest 50% zniesienie w relacji do ostatniego impulsu wzrostowego, więc no i oczywiście linii zostawania trendu jeszcze, tak? Więc zobaczymy, czy rzeczywiście podaż będzie na tyle sprawna, żeby aż tyle skorygować te wzrosty. Im niżej cena zejdzie, tym oczywiście trudniej będzie mówić o wzrostach na tym surowcu, aczkolwiek no taka tendencja aktualnie jest. W przypadku ropy Brent, no to sytuacja wydaje się być jeszcze bardziej, chciałem powiedzieć, negatywna. Negatywna oczywiście w ujęciu krótkoterminowym, no bo po silnych wzrostach po prostu mamy dość gwałtowną przecenę, więc 87 czerwona strefa, szeroka czerwona strefa, aż się prosi, żeby być zamienionym w zaporu wsparcie. Tu mamy też zostawolnienie trendu, więc zachowanie bliźniacze do ropy WTI. Jeżeli tu nastąpi wyhamowanie, to wtedy będzie można mówić o jakichś większych wzrostach w kierunku 9,8, może $100 za baryłkę. Ja na razie nie sięgam po niżej 87, no bo chcę poznać reakcję inwestorów w tym obszarze, jeżeli to nastąpi to przełamanie, czy będzie kontynuacja tego, co Państwo aktualnie widzicie, jeżeli chodzi o czarne świece, czyli po prostu nie powstanie tu żaden dołek, nie będzie chętnych na zakupy, no to będziemy wracali do szerokiej konsolidacji, o której już sporo mówiłem. Złoto w miarę stabilnie, ale mamy spadającą gwiazdę z dnia wczorajszego, blisko oporu 1955, czyli duży górny cień z małym korpusem w dolnej części tej świecy. No, formalnie jest to bliźniacze zachowanie do tego, co już mieliśmy, czyli z 1 września. Kształt zbieżny. Ogólnie jest to formacja zapowiadająca spadki. Oczywiście formacje świecowe, tu przypomnę, nie mówią, ile wykres będzie podążał na południe po takim wykresie. To jest pokazanie aktualnego sentymentu do danego instrumentu i on wydaje się być negatywny, a potwierdzeniem tego jest dzisiejsze otwarcie na złocie, które też już jest w postaci na razie małej, ale jednak świecy koloru czarnego, czarnym korpusie, więc zobaczymy, czy 1900 będzie atakowane, bo to jest najbliższe wsparcie dla tego instrumentu.
indeksy. No tak się bez większych rozstrzygnięć, więc tak naprawdę można byłoby otworzyć to, co mówię od kilku dni, czyli z jednej strony opór 16 tysięcy, z drugiej strony wsparcie 15 700, no i dopóki któryś z tych poziomów nie zostanie przełamany, no to mamy taką mały obszar konsolidacyjny. To wszystko oczywiście gdzieś tam się rozszerza i rozbija o coraz wyższe szczyty i coraz niższe dołki, no ale strzałki spadkowe w okolicach 16 tysięcy i stosowna reakcja niedźwiedzi w tym miejscu, no, pobudza moją wyobraźnię, czy przypadkiem 15700 nie będzie przełamywana, bo taka próba się nie pojawi, no bo w końcu z jakiejś przyczyny nie udaje się pokonać 16 tysięcy, a prób już było dość dużo w ostatnim czasie. Mój RGR na Nasdaqu nabiera powoli rozpędu, bo przełamywana jest bariera 15200. To nastąpiło częściowo już wczoraj, a kontrakty terminowe w tej chwili, jak Państwo widzicie, są wyceniane już bliżej 15 tysięcy, więc może się okazać, że i sam indeks podąży tą ścieżką. Jeżeli tak, no to mamy małą zadyszkę na technologicznym parkiecie amerykańskim. O większej przecenie to już wspominałem, będę mówił wtedy, kiedy zostanie przełamana linia FS100, czyli 14580. Spadki sięgną poniżej linii szyi, czyli tej ukośnej do dołu skierowanej linii wynikającej z dołków oznaczonych wcześniej literami RGR. Więc czekamy, ale na razie brak nowego szczytu, czyli to powstanie prawego ramienia, no nie daje tutaj jakiegoś dużego optymizmu. On będzie jeszcze mniejszy, a właściwie przerodzi się w pesymizm, jeżeli sięgniemy do szczytów z początku 2020 roku, czyli jeżeli 15200 zostanie zamienione ze wsparcia w opór, to myślę, że jeszcze większa dynamika czarnych świec może się gdzieś tutaj pojawić. Dow Jones bez większych rozstrzygnięć. Ja ten instrument chciałbym zostawić na chwilę. Oczywiście on ma tutaj podparcie w ruchu wzrostowym związanym między innymi ze wsparciem 34600. No ale też nie mamy jakiejś kontynuacji wzrostów, tak? Czyli 35200 też się wybroniło jako opór. No ale nie ma jeszcze tu jakiegoś szczególnego zagrożenia. Nie mamy nowego dołka, więc w myśl klasycznej definicji trendu wyższe szczyty, wyższe dołki, musimy zbierać argumenty właśnie na korzyść byków. To się oczywiście pozmienia, szczególnie jeżeli pomarańczowa strefa 34000 zostanie przełamana, bo to jest kluczowe wsparcie z wyższego interwału. S&P 500, odbicie i to dość mocne, wydaje się być od 4550, ale 4400 jeszcze nie przełamane. Lokalna linia poprowadzona po dołkach przełamana, ale ona, umówmy się, jest mocno krótkoterminowa, więc żeby móc spojrzeć gdzieś na południe, no to trzeba oczywiście poczekać, co się wydarzy na 4400. No ale historia pokazuje, że odbicie od zielonego oporu, czyli 4550, raczej sprowadzało notowania 500 spółek amerykańskich bliżej żółtej strefy, czyli 4200. No my już wiemy, że w okolicach 4400 mieliśmy przynajmniej jeden lokalny dołek, więc musimy cierpliwie poczekać, czy ta strefa zostanie przełamana, zanim sięgniemy po żółte wsparcie. No ale dotarcie tam raczej będzie negatywnym sygnałem dla tego instrumentu. WIG20. Linia poprowadzona po szczytach cały czas utrzymuje w ryzach nasz parkiet, nasze 20 spółek. 2000 punktów, raz powyżej, raz poniżej, a wydaje mi się, że to jest cena, którą można byłoby spróbować wskazać jako tutaj rozstrzygającą. Na pewno jest z perspektywy wsparcia ona miała znaczenie, ale z kolei jeżeli sięgniemy po opory, no to trzeba chyba przywołać albo nawet sięgnąć może trochę wyżej i zastanowić się, czy 2025 nie pełniło tutaj jakiejś funkcji. No ale tak czy tak, ta roszada wokół 2000, czyli taki obszar niepewności, cały czas funkcjonuje, więc jeżeli cena spadnie dzisiaj poniżej 2000, no to będzie można mówić, że ten obszar zaznaczony przeze mnie na zielono jest korektą i notowania utrzymają się w ramach linii zaznaczonej na czerwono, poprowadzonej po szczytach. A więc wtedy 1850 może stać się łupem posiadaczy krótkich pozycji. Do tego oczywiście musimy jeszcze chwilę poczekać. To, na co zwracam uwagę, to dodałem sobie jeszcze wskaźnik ATR. Czemu? Ponieważ zmienność rośnie. Czyli te ruchy są gwałtowniejsze, są dłuższe, czy też wyższe.
i widać, że mniej więcej od ukształtowania szczytu na początku sierpnia ten wskaźnik bazujący na 14 okresach zaczyna rosnąć, więc ta zmienność oczywiście może się tutaj jeszcze utrzymać, a nawet wzrosnąć, więc jeżeli pojawi się podaż, no to tym bardziej ten wskaźnik będzie zyskiwał na wartości. No ale poczekajmy, zobaczymy, co z tym 2000 punktów tutaj się nam utworzy. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.